Siema! Słuchajcie, witam was w nowej aktualizacji Mining Simulator 2. Słuchajcie, nowa aktualizacja, która jest podobno mega, mega dobra. Słuchajcie, sezon pierwszy, czyli mamy Battle Pass, nie Game Pass, tylko Battle Pass. Chciałem powiedzieć Game Pass. Słuchajcie, na samym starcie pamiętajcie, łapka komentarza, sobie lecimy tutaj do 300 subów. Fajnie, jakby zostawił sama moje dodatkowe. Przypominam, że streamuję na Twitchu. Twitch, nie pozwolę, ten link macie w opisie. Słuchajcie, nowa aktualizacja. Co dodała nowa aktualizacja? Mamy tak, podwójny lag event tutaj mamy. Także to jest spoko. Mamy sezon pierwszy, zaraz sobie ogarniemy całą przepustkę bojową. Mamy challenge. Gdzie są te challenge? Bo ja nie wiem, gdzie są challenge, bo mają być jakieś challenge, a to pewnie gdzieś w przepustce będą. Także sobie to zaraz sprawdzimy. Jest jakieś jajko limitowane w Season Passie, dobra. Game Factory, czyli jest coś takiego, że możemy teraz sobie tworzyć gemy, czyli tutaj zaraz sobie zobaczymy. Fajne, fajne, naprawdę fajne. Mamy nowy enchant, czyli walk speed, czyli będziemy mogli szybciej biegać. Mamy nowy kill-off, nowy plecak, nowe pety i tak dalej. Także sobie dzisiaj sprawdzimy, ale chyba najważniejsza rzecz, kupimy sobie przepustkę bojową, bo jak wejdziemy sobie tutaj sezon pierwszy, mamy przepustka bojowa, sezon pierwszy, słuchajcie, no piękna sprawa. Walne, kurde, skrinka, dobra. Słuchajcie, mamy w tym momencie premium pass, ale zobaczmy sobie nagrody. Jest za darmo, jest boost plus jajka. Nie, to jest za darmo, to jest premium. Boost, gemy, jajka i tak dalej, no ale widzicie, w premium też są nagrody fajne, tutaj na przykład Dark Berserker jest jakiś za 20 poziom. Tutaj mamy te challenge i na przykład mamy wydobądź 120 diamentów, 50 epickich petów, 750 jajek, 450 srebra, 290 chromitu, 50 milionów bloków, także no jest całkiem mocno, ale słuchajcie, na starcie kupujemy sobie tą przepustkę, bo ona jest całkiem niezła, naprawdę jest całkiem niezła, także bym poprosił przepusteczkę teraz w tym momencie, żeby mi sprzedać. Halo, dzień dobry, sezon pierwszy, pas, kupmy sobie oczywiście. O, i dostajemy jeszcze, bo nie zauważyłem, dostajemy większe szczęście o 25% na jajkach i na skrzynkach i ekstra pet slot. Ten ekstra pet slot już jest? Jest, mamy! Dobra, to mamy nowe pety, słuchajcie. W tym momencie lecimy zobaczyć, czym jest te Game Factory, bo jestem tego chyba najbardziej ze wszystkich rzeczy ciekaw. Siemano, craft. 400 bilionów kasy to 170 gemów. Okej. Okay. 3 tyliony to 2000... Przecież to jest do zrobienia w chwilę! Panie! Najlepszy pet zakładamy. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zajmijmy się troszeczkę tym, co mamy zrobić. Możemy z czarodziej i twoje odblokowania zapisz. Twoje razy mnożmy to 800 razy mnożnik. Co? Co tu się dzieje? Dobra, zróbmy tego EBF-a, bo i tak co nam szkodzi. Zróbmy sobie EBF-a. I słuchajcie, lecimy w takim razie na Crystal Cavern. Odbierzmy sobie naszą skrzynkę. I zobaczmy, jak szybko zarobimy, ile zarobimy. No bo jestem... Chciałbym zrobić te tutaj rzeczy. Jejku, ten, szczerze, ten update z tym przerabianiem, że tak powiem grzecznie, z tym zmienianiem tego wszystkiego na polski jest mega tragiczny. No offense oczywiście, bo sam update na pewno jest świetny, bo już się nim jaramy, ale zmiana na polski jest tak brzydka i tak nie pasuje do tej gry, że chciałbym wrócić na angielski. Na przykład zamiast trade masz handluj. No nie wiem, no kryształowy kamień, no. Crystal Stone był lepszy. No tak mi się zdaje, nie wiem, napiszcie swoją opinię, no, ale według mnie troszeczkę to nie pasuje. Troszeczkę tak to dziwnie wygląda, w sensie to jest dziwnie przetłumaczone, dosłownie jak w Google tłumaczu, o tak powiem. Jakby ktoś w Google tłumacza wrzucił i dobra, szybciutko, będzie git, bo zrobiliśmy, co ja? I też widzę, że niektóre rzeczy nie są przetłumaczone, jak na przykład 2x luck event. Dwa razy wydarzenie szczęścia. Let's go, dobra. Kopiemy sobie tutaj wszystko, co możemy. Zobaczymy, jak szybko zarobimy, bo zależy nam, żeby zebrać 3 tyliony kasy. 3 tyliony musimy zebrać jak najszybciej. Możemy zejść w sumie... Dobra, zrobimy po prostu triczek, wiecie? My się za dużo odwalamy głupotek. Bez sensu. Robimy triczek, myk, teleportuj. I zbieramy teraz kaskę miliard razy szybciej. Halo, gdzie są tutaj jakieś... O, są, jest wysepka. Dobra, to zbieram. Ojejku, za szybko. No i zepsułem. O, jest Larimar. O, Larimar jest drogi, to fajnie. Dobra, tutaj mamy chromit, tutaj mamy ten, tutaj mamy ten, tutaj mamy odłamek jakiegoś ognia. Elegancko, wszystko tutaj leci. Dzień dobry. Czy możemy tutaj się dostać do środka? Bo ja bym chciał też do środka się dostać, bo tam by było też całkiem okej zbierać. Ale dobra, na razie mamy to, co chcemy. Czyli sobie zbieramy tutaj wszystkie rzeczy, które potrzebujemy. Także let's go.
myk, cyk, pyk. Zobaczmy, ile zbierzemy w dosyć takim rozsądnym czasie, bo jestem ciekawy, czy te 3 tylion, na pewno jak uda mi się zebrać te 3 tylion dosyć szybko, to BFy będą zbędne. Mój cel ogólnie to wymienić sobie kilo, bo mam taki średni ten kilo, szczerze. Okej, okay, mamy tego. Myk, mamy kolejną rzecz. Jak tam, jak wygląda pokazywanie tych wyzwań? 8 na 290, 2 miliony 800 tysięcy bloków. Myślę, że te 50 milionów bloków jest bardzo łatwo zrobić, tak szczerze. Jest mega, mega easy. Jeżeli chodzi o to, chromit wydobyty kolejny, bardzo fajnie, bardzo się cieszy. O, zlecieliśmy do cave'a, bardzo fajnie. Takiego najgorszego, jakiego mogliśmy, chyba zlecieliśmy, tak? Tak. Dobra, to wyjdźmy sobie stąd. Okej. Okay. Usuń, postaw, teleportuj. Elegancko, zeskakujemy w dół, szukamy jakiegoś olbrzymiego cave'a. Tam był ten olbrzymi cave, kurde, szkoda, że go ominąłem. Myk, dobra. O, tutaj jest fajny cave'ik. No to spróbujmy się dostać do środka. Jak to się robiło? Okej. Okay. Okej, okay, jesteśmy w środku. Dobra, to elegancko sobie wydobądźmy z tego wszystko, co potrzebujemy. Myk, cyk, pyk. Tutaj kolejna rzecz, kolejna, kolejna. Tutaj troszeczkę sobie pozwalamy po drodze. Chromit kolejny, no i elegancko. Lejmar! No i o to chodzi, tak się zdobywa kaszkę. Elegancko, dobra, jeszcze trochę bloków sobie. O, i przejdźmy dalej. No i tutaj, tutaj jest dobrze. O, jak tutaj jest cudownie. To ja nawet nie chcę mówić, jak tutaj jest cudownie i pięknie. Dzień dobry. Czy możemy dostać coś ze skrzynki? Monetki. Dziękuję za monetki. Zobaczymy, ile czasu nam zajmie 3 tyliony zebrać. Myślę, że to nie będzie jakoś wybitnie dużo, zwłaszcza, że mamy kolejny mnożnik z peta. Kolejnego, co jest powalone mega. Bo te pety dają naprawdę sporo, słuchajcie. Plus sobie jeszcze je ekspimy, bo nie wszystkie mam wyekspione tutaj pety. Myk, 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 dobra, dzień dobry, okej, lecimy dalej, chromit, kolejny, dobra, 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 okej, dobra, tutaj mamy kolejny cave'ik, więc sobie tutaj się wkopmy, siemano, 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 dobra, wykopujemy dalej, wszystko co potrzebujemy, no mamy 4 miliony, prawie 5 milionów bloków wykopanych, więc jest całkiem świeżo, słuchajcie, z tymi blokami, tylko ja bym wolał jeszcze więcej ich wykopać. Jeszcze więcej bloków, słuchajcie, bo potrzebujemy nie już zebrać 50 milionów bloków overall, żeby wyekspić troszeczkę przepustkę, to jeszcze potrzebujemy sobie, wiecie, troszeczkę tej rzeczy porobić. Na przykład, halo, dawaj to. Musimy zebrać 3 tyliony, żeby wrzucić je do Game Factory. I szczerze, jest to mega OP. Jest to mega OP. W sensie jest to świetnie zrobione. Jakiś geniusz to wymyślał. Jakiś geniusz to wymyślał z tym, żeby było to Game Factory. Bo będą dwa sposoby na farmienie gemów. Najpierw robisz sobie BF-y, żeby szybko zbierać kasę, bo dostajesz mnożnik kasy. A potem masz farmę gemów za darmo, więc S. W trakcie ci się robi. Ciekawe, czy jak zrobisz się BF-a, to ci się traci, bo jeżeli się traci, to tragicznie. Jeżeli będzie tam się robiło przez 3 godziny te gemy, bo jeżeli nie, no to co 3 godziny masz 7,5 tysiąca gemów za darmo. Co jest dosyć fajne. Co jest dosyć fajne, co 3 godziny tyle gemów odbierać. Dobra, zbierzmy sobie do, myślę, 10 milionów, kopiąc się tak randomowo. 10 milionów bloków będzie ok. Zobaczymy, czy z 10 milionów dostajemy te 3 tyliony, o których tak tutaj marzymy. Zbieramy sobie wszystkie minerały po drodze, więc myślę, że będzie ok, jeżeli chodzi o ilość wykopanych rzeczy. Myślę, że będzie całkiem w porzo. Zwłaszcza, że najbardziej skupiam się na minerałach, nie na blokach. Także no myślę, że no będzie tego dużo, będzie tego dużo. I mamy kolejną kopalnię. I mamy kolejny chromit. A chromitu musimy zebrać dużo, bo nam każą. Prosta sprawa, bo nam rozkazują. Siemano, siemano, siemano. Dzięki, dzięki. Dobra, kolejny chromit, kryształowy kamień. Myk, myk, myk. Mamy klejnotki. Zafryte, to najlepsze są klejnotki. Dobra, kolejny chromit, co jest? Ile tych chromitów tutaj jest? Jakiś fajny cave'ik. Lajmar cały czas. Co chwilę lajmar. Dobra, to jakiś... O Jezu, jaki to jest cudowny cave. Dobra, jednak chyba więcej niż 10 milionów zbierzemy. Bo tutaj jest zbyt cudowny cave, żeby go opluć aż tak bardzo. Myk, 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 myk. O, jest chromit, dziękuję. Okej, wpadłem w skrzynkę. Lecimy dalej. Mówię, tryhard totalny, fajny update. No to jest update, który bym chciał zobaczyć w pecie, co ja? Z tym sezonem pierwszym. Chciałem to zobaczyć w pecie, jakiegoś huge peta i wyobraź sobie, gdyby w pecie coś kosztowało 200 robuxów, to personowi by głowa wybuchła, że tak tanio, że jak bo nie budzili. No właśnie, tak by było. Dlatego się dziwię, że 200 robuxów kosztuje cały season pass, a daje naprawdę spoko rzeczy. Tak mi się przynajmniej zdaje, że to są spoko rzeczy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Na razie lecimy tutaj tryhard totalny. Wykopujmy wszystko. 8,7 miliona bloków już wykopaliśmy.
Całkiem w porze, myślę, całkiem w porze. 50 milionów będzie mega easy, słuchajcie, będzie mega easy to wykopać. Musimy na pewno kilo wymienić, to jest mój cel na niedługo, żeby wymienić sobie kilowce, ja? Ten kilow będzie spoko do wymianki. Okej, mamy tutaj bloczek, mamy tutaj, o, monetki kolejne. Spoczko, lecimy dalej, tutaj mamy kolejne okejwa, więc sobie tutaj polećmy. Myk, cyk, pyk, 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 pyk. O, pominęliśmy troszeczkę, Larimaru. O, to bym był smutny, jakbym pominął Larimaru. Dobra, 10 milionów bloków będzie na 100%. Oczywiście nie ma czym przejmować, tutaj troszeczkę mamy do wydobycia kolejnych rzeczy. Elegancko, chromit do challenge'a zrobiony. Myk, cyk, pyk, 10 milionów bloków, słuchajcie. Przedmioty, ile wydobyliśmy? 68, 344 odłamków ognia. Troszeczkę bloków, mityl, Larimar. Słuchajcie, sprzedajemy, ile zarobimy? 577 bilionów? Ej! Myślałem, że troszkę więcej. Dobra, to jednak 3 trylionów nie dobijemy. Ale za to zrobiliśmy jakieś wyzwanie. Nie, nie zrobiliśmy. 120 diamentów, przecież to jest takie łatwe wyzwanie, że ja nie wiem. Zobaczmy ten nowy kilof. O, to miałem jeszcze sprawdzić. Nowy kilof, słuchajcie. Nowy kilof jest. To mnie też troszeczkę interesuje. Także wejdźmy sobie w sklep. Chaosbringer! Co to? 1650 podstawki, 720 tego. O mój Boże, to jest piękny kilofek. Dobra, musimy go zdobyć, musimy go zdobyć. Tylko jak zdobyć 22250 gemów w rozsądnym czasie, to ja tego nie wiem. Rozsądny czas to taki, który nie zajmie nam 100 tysięcy godzin. Będziemy musieli to dosyć szybko zrobić, bo jak tego nie zrobię, to będzie smutek. O, jeszcze walking speed mamy do kupienia, no tak. Walk speed, dobra, to jeszcze mamy towarzystwo, to też się przydałoby kupić. Ale dobra, na razie walk speed sobie wbijmy. Dobra, tyle. I teraz jak biegamy? Czy jest jakaś duża różnica? Chyba trochę jest, ale... Dobra, za 400 mogę mieć 170 gemów za frytę tak zwaną. 30 minut w ogóle. To fajne. 3800 gemów za 950 bilionów tych kosmicznych. No musimy... Na pewno musimy też pety. Pety wymienić. No trzeba będzie troszeczkę te pety wymienić. Jakim cudem ty nie jesteś założony? Jakim cudem? A, bo ty jesteś... Ty jesteś słabszy? Jakim... A, dobra, on jest słabszy. Dobra, to nie wiedziałem, że on jest słabszy, ale dobra. No myślę, że te pety mamy dosyć rozsądne. Myślę, że te holokoryny by się przydało jeszcze podropić. No musimy na pewno skupić się teraz na dropieniu. Czy ja mam jakieś boosty w ogóle? Mam tylko te super i zwykłe. No to troszeczkę smutek jest. No nie, niestety musimy troszeczkę, wiecie, nadrobić parę rzeczy. No myślę, że najważniejszą teraz rzeczą by był ten nowy OP Kilow, który muszę kupić za, uwaga, ile? 22250 gemów, także zajmie mi to pewnie ze 100 lat. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik, no i widzimy się w kolejnym, także siema du!